Zróbmy to teraz. Zapytajmy. To zmieni wszystko. O co chodzi? Rabbi? Tak. Pamiętasz, jak mówiłeś, że możemy poprosić o wszystko i zostanie nam to dane? Pukać, a drzwi zostaną otwarte? Nie pamiętam. Tak mówiłeś w kazaniu. Czy mama coś pomyliła? Żartuję. Oczywiście, że pamiętam. No jasne. Wiedzieliśmy. Chcielibyśmy, abyś spełnił pewną naszą prośbę. Zamieniam się w słuch. Spraw, abyśmy w Twoim królestwie siedzieli po Twojej prawej i lewej stronie. Co to znaczy? To jak? Nie wiecie, o co prosicie. Co? Rabbi, co się stało? Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie się zanurzyć w chrzcie, w którym mnie zanurzę? Możemy, jesteśmy synami gromu. Zrobimy dla ciebie wszystko. Nawet nie wiecie, co to znaczy. Powiedz nam, zrobimy wszystko. Niedługo dotrzemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcą prawa. Skażą go oni na śmierć. Wydadzą go też poganom, którzy go wyśmieją, ubiczują i w końcu ukrzyżują. Lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. O czym ty mówisz? Myślałem, że Syn Człowieczy to ty. Kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem. Również chrzest, w którym mnie zanurzą. Ale nie chciejcie tego teraz. Nie jesteście na to gotowi. A zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymują je ci, dla których zostało to przygotowane. Nie mieliście prawa o to pytać. Bez urazy, Natanaelu, ale jesteśmy tu dłużej niż ty. Jak mogliście i to na naszych oczach? I to takie rzeczy? I kto to mówi? Ja się nie prosiłem. Nawet nie wiesz, co znaczy skała. Przestańcie. Wszystkim z was przyznano przywództwo i autorytet. Wszyscy stanowicie fundament, na którym zbuduję mój kościół. Ale wy wciąż myślicie jak poganie, których władcy rządzą swoimi podwładnymi. Nie tak jest w moim królestwie. Mówiłem o tym już wcześniej. Ale wy wciąż nie rozumiecie. To musi się zmienić, ponieważ tam będzie zupełnie inaczej. Rozumiecie? Tak. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Okup? Za kogo? Kogoś porwano, Rabbi? Ruszajcie. Idźcie na południe, do Jerozolimy.
Potrzebujesz czegoś? Dogonię was. Zostanę z tobą. Powiedziałem, że was dogonię.